mocno zapamiętaną przeze mnie wpadką, chociaż to była tyleż moja wpadka, co wpadka moich kolegów, czyli Tadeusza Sołtysa, dzisiejszego prezesa, i Michała Kubika. Miałem rozmawiać z przedstawicielem firmy, która dystrybuowała na polskim rynku jakiś bardzo kontrowersyjny film. Ja już nie pamiętam, co to był za film, ale on zahaczał o sferę duchową, o kościół, o księży. Bardzo to była gorąca sprawa. Były protesty przed kinami, były panie z różańcami, które modliły się. I wzorem tego, czy tradycją tego pierwszego RMF-u, miałem rozmawiać z nim w jego własnym domu, z tym rozmówcą. Ten człowiek mieszkał na Starym Mieście, na 5. piętrze kamienicy, na strychu kamienicy. 5. piętro bez windy, Stare Miasto. I mówię moim kolegom, że słuchajcie, już jestem pod domem, już niedługo mogę wchodzić, także za, powiedzmy za... Oczywiście zaczęło się od tego, że strasznie zaspałem. Tak, zaspanie było grzechem pierworodnym moim i tylko moim. Po prostu zaspałem. Umówiłem się z kierowcą wozu reporterskiego, że przyjedzie do mnie pod dom, weźmie mnie, pojedziemy razem. Przyjechał, to były chyba jeszcze czasy sprzed telefonu komórkowego, więc nie mógł do mnie zadzwonić, żeby mnie obudzić. Ja zaspałem, wyszedłem z domu mniej więcej za 20 minut przed momentem, kiedy powinienem wejść na antenę. Mieszkałem na Mokotowie, musiałem dojechać na Stare Miasto. Łamiąc wszelkie przepisy, dojechaliśmy na to Stare Miasto. Mniej więcej na 30-40 sekund przed wejściem na antenę ustawiliśmy wóz. I kiedy zapytano mnie z Krakowa, za ile będziesz gotowy, ja powiedziałem za 3-4 minuty, ale to już było w straszliwym pośpiechu i ze straszliwym obciążeniem czasowym. Nie wiem, na ile koledzy się nie dogadali, na ile gdzieś tam zawiodła komunikacja, na ile ja zbyt zdyszany i zaspany źle tłumaczyłem. W każdym razie, kiedy dochodziłem do półpiętra kamienicy, w której to się odbywało, usłyszałem, mając słuchawki na uszach, mając zwrotną na uszach, usłyszałem: a teraz w Warszawie Konrad Piasecki i jego gość. Jestem na półpiętrze, mam do pokonania 4,5 piętra i jestem na antenie. No i było to bardzo szybko pokonywane 4,5 piętra, bardzo jednocześnie mówiąco pokonywane 4,5 piętra, bo wszak jak człowiek jest na antenie, to nie może milczeć i musi mówić, co w zestawieniu z biegiem na 5. piętro nie jest łatwe. Pamiętam, załomotałem w drzwi gościa, będąc cały czas na antenie. Gość też lekko zaspany w takich pieleszach domowych otworzył mi. Pamiętam, że pociągnąłem go do okna, bo jeszcze się okazało, że mamy straszne problemy z przekazem między moim mikrofonem a wozem, więc dobiegliśmy do okna, porozmawialiśmy. Ta rozmowa w dodatku odbywała się jeszcze ze strasznymi problemami technicznymi, bo ten mikrofon cały czas nawet przy tym oknie działał słabo, wobec czego tak naprawdę na antenę dostawały się fragmenty tylko tej rozmowy. A w dodatku były to fragmenty, gdzie jakoś ja go dosyć mocno atakowałem, co nie było specjalnie dobrze widziane, bo my byliśmy promotorem tego filmu, więc pamiętam, że moja rozmowa z Edwardem Miszczakiem po tej rozmowie nie należała do rozmów najprzyjemniejszych. To była taka jedna z moich większych wpadek.